Co ja robię tu? Co ty tutaj robisz? 12 szczero złotych koron moją głowę zdobi. Jest tyle innych dróg. Co ty tutaj robisz? Kopię dziurę na krawężniki, bo będzie zajebiście. A teraz sobie słuchajcie, sprawdzimy, jak to z tą odległością. 20 cm, ale jak powiem wam szczerze, ale jak będzie więcej, to będzie nawet lepiej. No, 28, czyli jesteśmy w niebie. Bo wiecie, lepiej czasem trochę zasypać i mieć wyjebane, niż jeszcze zapierdalać i kopać. Jakby ktoś nie wiedział, co robię. A to już wiecie, gdzie ja jestem. W Warszawa City. Każdy wie, poznaje. A tutaj dokończeniówka, sznureczki. Takie te tates. Więc taka praca. Nie bójmy się ciężkiej pracy, bo każda praca jest szlachetna i nie upokarza, a tylko uszlachetnia. Myślicie, że takie kopanie to jest tylko dla ludzi, którzy zostali stworzeni do kopania? Powiem wam szczerze, w telekomunikacji nie zaczyna się pracy od, że już jest się kimś. Tam się zaczyna od najgorszej roboty, a kończy się jebana glina. Na najlepszej fusze. By ktoś nie wiedział, to jest glina. A ja kopię w glinie. No. Jak myślicie, że mi jest zajebiście kopać w glinie i kopię jedną ręką? Co niektórzy nawet nie potrafią. I sobie sprawdzimy, jak to z tymi wymiarami. Rzekomo szef mówi, że ma być 20 cm, ale jak jest 25, to nawet ujdzie. A jak powiedział, jak będzie więcej, to nie jest jeszcze źle. Gorzej, jakby było za mało. No. To więc wiecie, co ja robię. Telekomunikacja, te sprawy. Sami wiecie, jak to jest. Skończyliśmy już dawno temu, maszty działa, tylko jeszcze trzeba zrobić ogrodzenie. Jaron Burzalek, tylko naczelny inżynier. Nie tylko działający na YouTubie, także w telekomunikacji. Dzięki mojej ciężkiej pracy i całego zespołu macie sygnał telefonii komórkowej. Ja tu tylko sobie dorabiam. Oni odwalają większą robotę ode mnie. Ale ja tutaj wkładam też swoją cegiełkę. I dzięki mnie macie to. Nie ma za co. Polecam się.